Damian, no widać uśmiech na twarzy. Pokonujemy trudnego rywala 2-0. No chyba jesteście zadowoleni z tego spotkania. No dokładnie tak. Zawsze cieszy zwycięstwo nad Tychami. A dzisiaj fajnie udało się jeszcze wygrać do zera, dlatego bo cieszy to podwójnie. No i teraz co, przygotujemy się na następne spotkanie. O tym meczu już zapominamy i idziemy do przodu. No mówisz, że się cieszycie, no ale ciebie indywidualnie na pewno też cieszy dobra skuteczność. Dwie bramki mówią same za siebie. No taka jest moja praca jako napastnika i jeśli tylko pomagam drużynie tymi bramkami, to jest najważniejsze i gdzieś tam nie ma co patrzeć na takie też indywidualne wyniki, bo zawsze na końcu liczy się dobro drużyny, dlatego ja staram się robić swoje i cieszę się, że na razie to wychodzi. Przed nami no, trudna seria 10 meczów, 20 dni. Jak zamierzacie się przygotować przede wszystkim kondycyjnie do tych spotkań? No, my musimy robić to, co nam trener powie i ciężko pracować. I tutaj będzie trening, regeneracja i przygotowanie do meczu. I tak jak mówisz, teraz te 20 dni będzie takich napiętych, ale nie jest to dla nas też nowość i każdy wie, co ma robić. Po dwóch spotkaniach mamy 5 punktów, no to chyba pokazuje, że ta drużyna coraz lepiej rozumie się ze sobą na lodzie. Myślę, że jeszcze jest wcześnie, żeby takie rzeczy wyciągać, bo to jest początek sezonu, ale pracujemy, zgrywamy się, no na razie jest dobrze, ale liga jest teraz w tym roku bardzo ciężka i myślę, że każdy może wygrać z każdym. Już było kilka niespodzianek, dlatego po prostu trzeba grać na 200% w każdym meczu i nie ma co się po prostu zachwycać tymi zwycięstwami. Przed spotkaniem podziękowaliśmy Filipowi Drzewieckiemu za te lata gry w pasach. No, dla was to była też taka dodatkowa motywacja. No, dokładnie tak. Fajnie było móc podziękować Filipowi. Kupę lat tutaj spędziliśmy razem i wiele przeszliśmy. Dlatego cieszę się, że ja osobiście mogłem brać udział w tym meczu i gdzieś tam dołożyć właśnie swoją cegiełkę do tego podziękowania Filipowi w zwycięskim meczu. We wtorek mecz z GKS Katowice to taka nieobliczalna drużyna, która może wygrać z każdym. Macie już patent na podopiecznych Jacka Płachty? Tak jak mówiłem, my się przygotowujemy z meczu na mecz i teraz były przygotowania stricte pod Tychy. No i można powiedzieć, że od teraz już zaczyna się przygotowanie na GKS Katowice. Pewnie jakieś wideo, pewnie jakieś rady od trenera, no i do przodu.